Jak się to ma, panie burmistrzu? Przepraszam za mocne słowa, ale jest pan oszustem i kłamcą. Oszukał pan zarząd powiatu, podpisując to porozumienie, a teraz się z niego wycofując. Nie przedłożył, zapewniał mnie pan w sierpniu, w obecności, jak byłem u pana na spotkaniu. Zapewniał mnie pan burmistrz, czy pani burmistrz Motyczyński, podpisałem, trzeba dać projekt uchwały z pełną kwotą wsparcia. Ja chciałbym poprosić o to, żeby głos w tej sprawie zabrał pan burmistrz Roman Piaśnik. Niech nie chowa głowy w piasek. Panie starosto, ja nie zbliżę się do pańskiego poziomu, nigdy się nie zbliżyłem. To, co, jak pan się zachowuje, to jest szalgodne i to o tym wiedzą wszyscy. Nie tylko tutaj obecni, ale i mieszkańców Puszcza Powiatu, że pan zachowuje się nieco zwrotnie. Ja się do tego nie zbliżę. No i pan burmistrz, który podpisał, a potem nie chce się z tego wywiązać, co podpisał. Wszyscy zebrani widzieli, jak wygląda sesja Rady Miejskiej. Niedopuszczeni zostaliśmy do głosu jako przedstawiciele mieszkańców, ani sołtys Braciejówki, ani ja jako sołtys Troksa, mimo że cały czas się zgłaszałam do tej wypowiedzi. Pan radny Dudkiewicz mówił o przytułku. No, poczuliśmy się niekomfortowo w tej sytuacji. No, takich mamy przynajmniej w części radnych, którzy nie dbają o interes mieszkańców. Chciałam tam podkreślić, że od 50 lat nie było żadnej inwestycji drogowej na tej drodze powiatowej. Od 50 lat, jak była droga zrobiona. Wartość projektu na obszarze gminy Otwórz wynosi 11 551 405 zł 34 grosze. Co przy podziale procent, po 50% wynosi, iż zarówno dla starostwa, dla powiatu otwórzkiego, jak i dla gminy Otwórz przypada kwota 3 311 210 zł 34 grosze. Jest to równe 50% wkładu własnego. Po długiej dyskusji i przerwie w obradach komisji zebraliśmy się wczoraj. Po dodatkowych danych kwota zaproponowana na to badanie została zwiększona do kwoty 500 tysięcy złotych. Chciałam szanownej Radzie zwrócić uwagę na bieżące wydatki, jakie są przed gminą Otwórz. I choćby tutaj podam tylko jeden przykład dawnego starostwa, gdzie jesteśmy już zaangażowani w wykonanie projektu. Mamy prawie, że podpisano umowę na inwestora zastępczego i czas realizacji tego projektu to jest do 30 września 2019 roku. Wartość projektu jest prawie 19 milionów, jeżeli chodzi tutaj o całość, a dofinansowanie to 3 655 373. Dziękuję. Tam mieszkają ludzie. Szanowni Państwo, nie mam zwyczaju zaglądania w organy kompetencyjne, jakim jest Rada Miejska w tym przypadku, ale wydaje mi się, że w przypadku miasta 40-tysięcznego trzeba ustawić także priorytety. Nie dla wszystkich dawne starostwo czy zamek raczej jest priorytetem. W tej gminie mieszkają też ludzie, którzy chcą żyć bezpiecznie i chcą się czuć bezpiecznie. A na pewno droga Troks Braciejówka, jedna z najbardziej obleganych dróg lokalnych, wymaga tego remontu. Otóż proszę Państwa, kiedy podpisywaliśmy porozumienie, jak najbardziej jestem i byłem za tym, żebyśmy pomagali, żeby ta droga powstała, żebyśmy mogli zrobić. Natomiast wtedy nie były określone kwoty. Było napisane, że powyżej 50% będzie dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego, środki gminy, a teraz raptem jest chyba 43, nawet całe. Co do interpretacji porozumienia. Pan burmistrz podważa porozumienie i mówi, że były inne warunki. No szanowni Państwo, trzech pozostałych włodarzy gminy, ja nie mówię o moim zastępcy, ale o trzech autonomicznych
w organach wykonawczych nie kwestionują i dobrze i z pełną jasnością zinterpretowały porozumienie. Dwa już się wiązały z tego porozumienia. Trzeci, gmina Bolesław, z racji tego, że w tym tygodniu, bo 15 mija termin złożenia wniosku, mam nadzieję, że wiąże się w roku przyszłym. Proszę Państwa, na forum Rady temat tej drogi pojawił się praktycznie w miesiącu września. W każdym razie ja o tym dowiedziałem się w miesiącu września. Szanowni Państwo, dwa lata temu, 8 września, podpisaliśmy pierwszy raz w historii powiatu olkuskiego porozumienie z włodarzami, z czterema włodarzami gmin powiatu olkuskiego. To porozumienie jest realizowane w 100%, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym roku realizujemy 1 maja w Bukownie oraz odcinek drogi Kwasiów Dolny Cieślin i gmina Kluczy i gmina Bukowno, która ma kilka razy mniejszy budżet od gminy Olkusz, nie dyskutowała. Tylko przekazała pieniądze. I proszę zwrócić uwagę, że tam nie było konfliktu i problemu z przepływem informacji. Radni w Radzie Powiatu też wiedzą o działaniach podejmowanych przez organ wykonawczy, jakim jest zarząd. Proszę mnie nie oskarżać, ani nie insynuować, że to jest wina powiatu, że Państwo dowiedzieli się dopiero 31 lipca. Myśmy i ja mam kontakt z Radą i przekazywałem pisma, nawet do Pana Przewodniczącego, Pan Przewodniczący przesyłał zapewne Państwu radnym. Natomiast kiedy otrzymaliśmy od Pana Starosty informację konkretną co do kwoty, natychmiast po prostu już my przedstawili na komisji. I tu sądzę, że Panu się nie chodziło, że nie wiedział. Wiedział wtedy, kiedy już były konkretne kwoty. I ja uważam, że ja jako gospodarz, jako burmistrz i tutaj Państwo radni, my również spłacamy kredyty, spłaciliśmy chyba za tej kadencji ponad 9 milionów, a mieliśmy 45 milionów ponad, spłacamy równomiernie kredyty i staracie się inwestować, bo się nie da tak, żeby tylko spłacać. Powiecie, się nie robiło praktycznie nic, nic. Nie inwestowało się, nie budowało się dróg. I mówiło się, że się kredyty spłaca, a jak przyjdzie coś zrobić, to się wyciąga rękę do tyłu. No więc bez przerwy od Pana Starosty otrzymuję pisma, nie tylko droga Troks, Braciejówka, ale droga Boguci, droga Żurada, Pazurę. W związku z tym bez przerwy Pan Starosta jest powiedziany. Panie Burmistrzu, pisał Pan artykuły w Przeglądzie Ogólskim. Deklarował Pan na zebraniach w Żuradzie i innych miejscach, że będzie Pan też współfinansował drogi, bo mieszkają tam mieszkańcy, słusznie, mieszkańcy gminy Olkusz. Co ja mam teraz powiedzieć w Żuradzie, w Osieku, w Bogucinie, na Pazurku, czy mieszkańcom ulicy Biema i Gajewskiego? Przecież Pan mnie wzywał, żeby robić projekty i że Pan się dołoży do tych remontu tych dróg, przebudowy tych dróg, notabene dróg, które w dużej części nie spełniają kategorii drogi powiatowej. Ma Pan swoje drogi, ma Pan swój majątek, niech Pan się tym gospodarzy, a niech Pan się zwróci do gminy i z jakimś, powiedzmy, wnioskiem, żeby w miarę możliwości dofinansować, ale nie pisać tak, jak Pan pisze w piśmie tym 31 lipca, że proszę o nadzwyczajne zwołanie sesji i wnioskuję o taką i taką kwotę. To jest upokarzające i tak postępować nie można. Chcemy robić drogi, chcemy pomagać, ale w miarę możliwości, a to co pytał Pan Tarek, to żadnego porozumienia nie ma, zwrócił się Pan do nas o projekty na skrzyżowaniu w Radzie, na Troc, na te sprawy w Żuradzie, w Boguci, to na projekty po prostu skłonni tutaj partycypować. Natomiast nie może Pan się domagać milionów na swój majątek, na swoje drogi. To jest nasze drogi. Bardzo proszę o spokój każdy.
żeby miał możliwość odpowiedzieć. Każdy ma swój budżet, powiat ma swój budżet, swoje drogi, gmina ma swój budżet, swoje drogi. Chcemy pomagać, ale nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie. W przyszłym roku 500 tysięcy państwu pomóc. Pan starosta powinien wziąć obligacje, czy zacząć kredyt, bo spłacił tyle kredytu i zrobić. My będziemy w następnych latach pomagać i będziemy również przeznaczać pieniądze. Dziękuję bardzo. Postarajmy się popatrzeć na kwestię tego porozumienia. No nie może tak być, panie burmistrzu, w przyszłości, że komisja, która zajmuje się kwestiami inwestycyjnymi, czy to komisja rozwoju, czy komisja budżetowa, i tutaj ja biorę stronę pana Ryzy, dostaje informacje bardzo, bardzo późno. My powinniśmy być informowani dużo wcześniej o takich rzeczach i bardzo bym pana o to prosił. Kolejna rzecz, panie burmistrzu, nie może być tak, że pan obiecuje na każdym kroku. Ja, cytując klasyka, mam świadomość, że dwa razy obiecać, ktoś kiedyś powiedział, to prawie jak raz zrobić, tylko naciskam prawie jak raz zrobić. Ci ludzie nie mają tej drogi, a obiecane im to było wiele razy. Dziękuję. Drodzy państwo, ta uchwała niestety pokazuje, jak zła współpraca panuje między powiatem a gminą, a będą cierpieć na tym mieszkańcy. W związku z tym ja dziękuję, że pan nadburmistrz Janusz Dudkiewicz zauważył potrzebę powołania takiego zespołu, bo o tym mówił też kolega Panek na Komisji Rozwoju. To w kontekście spotkania połączonej komisji naszej i odpowiednika w Radzie Powiatu. Do państwa, którzy też tam z tyłu siedzicie i krzyczycie, szczególnie panie, zwracam się w ten sposób. Tak wszystko jest nasze. Tylko że jak mamy troje dzieci w rodzinie, to najpierw pomagamy swoim dzieciom, a nie idziemy nawet do przytułku i dajemy wszystko do przytułku. Bo też nie robimy w ten sposób, że jedno Bardzo proszę o spokój. Proszę nie przeszkadzać wypowiedzi. Każdy, kto będzie zabierał głos, jeden drugiemu, proszę nie przeszkadzać. Ale ja sobie nie pozwolę na to, żeby jeden drugiemu przeszkadzał. Bo to protokołowane jest wszystko, żeby się zapisało jak trzeba. Bardzo proszę. Żeby jednemu dziecku dać wszystko, a drugiemu figę z makiem. Bo nie na tym polega i demokracja, i nie na tym polega nawet praca w tej radzie. Stąd też moja propozycja jest taka, i tu się zwracam do pana przewodniczącego, z wnioskiem formalnym, abyśmy ten punkt w ten czy inny sposób przegłosowali. My dzisiaj po sesji proponuję, abyśmy przynajmniej przewodniczący klubów na parę minut zostali i przedyskutujemy sprawę, jak dalej te nasze sprawy związane z powiatem rozwiązywać. A do pana starosty się zwracam z prośbą. Zwracam się z prośbą, czego rzadko czynię, kiedyś bym może w ogóle nie uczynił. Proszę realizować tę inwestycję, to jest pańska inwestycja, nam dać szansę wywiązać się z tego, co się zobowiązaliśmy. Z porozumienia. Jeszcze jedna osoba chciała zabrać głos. Głos prosił, tutaj zgłasza się od dłuższego czasu pan radny powiatowy, przewodniczący Komisji Budżetowej w powiecie, pan radny Łukasz Chmita. Bardzo proszę o udzielenie mu głosu. Też chcą zabrać głos. Przewodniczący Zarządu Powiatu wyczerpująco mówi sprawy. Jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Muszę go poddać pod głosowanie. To jest już wyjątkowo udzieliłem głosu panu staroście po tym wniosku, prawda? Panie przewodniczący! Bardzo proszę, szanowni państwo, jest wniosek formalny. Jeżeli wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nie przejdzie, będziemy dyskutować aż do skutku. Bardzo proszę. Nie możemy w ten sposób rozmawiać, panie przewodniczący. To nie jest rozmowa w ogóle. Szanowni państwo, sprawdzam obecność przed... Panie przewodniczący, bardzo proszę o uwagę, o spokój. Jeżeli wniosek formalny nie przejdzie, będziemy dyskutować dalej. Ja nie mogę o czym rozmawiać, panie przewodniczący. Pan Rządkiewicz, jak tu siedział, ja osobiście walczyłem, żeby mógł zabrać głos. Dzisiaj pan przewodniczący Kucharzyk
chce zamknąć głos ludziom, mieszkańcom. Pytam się dlaczego. Nie ja. Proszę mnie przerywać. Jeżeli Rada się opowie nie za zamknięcie dyskusji, będziemy... Ale dlaczego prawo naszego głosu zależy od waszego głosowania? Panie przewodniczący, nie może być tak, że pan radny Dudkiewicz zabiera głos bez ograniczeń, a tutaj pan nie pozwala zabrać głos zainteresowanym. Naprawdę proszę takiej dyktatury nie stosować, bo zarzucają państwo, że w kraju się źle dzieje, a sami prowadzicie taką politykę. Niedemokratycznie, niedemokratycznie. Sprawdzam obecnych przez zarządzanie. Proszę sobie sprawdzić. Stwierdzam, że obecnych jest 16 radnych. Zarządzam głosowanie w sprawie zamknięcia dyskusji. Ja nie zdążyłem, proszę powtórzyć. Sprawdzenie obecności. Bardzo proszę, proszę o powtórzenie, sprawdzenie obecności. Sprawdzam obecność przed głosowaniem wniosku. Stwierdzam, że obecnych jest 20 radnych. Zarządzam głosowaniem. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, zarządzam ponowne głosowanie, sprawdzamy obecność, ponieważ bo bardzo proszę o uwagę. Dajcie się wypowiedzieć mieszkańcom. Jeszcze raz proszę o powtórzenie zarządzenia głosowania. A w tym czasie mieszkańcy mogliby powiedzieć, zaraz pan przewodniczący robi sobie kpinę z mieszkańcami. Proszę nie przeszkadzać. Powtarzamy sprawdzenie obecności. Gdyby burmistrz miał honor, powiedziałby, panie przewodniczący, wybierali mnie mieszkańcy, proszę im zabrać. Ja bym tak, ja się z Pawłem Piaśnik nie zgadzam. Bardzo proszę. Niech pan burmistrz Piaśnik pokaże, że jest honorowy. Szanowni Państwo, proszę wygasić emocje. Ja musiałem poddać wniosek formalny pod głosowanie. Szanowni Państwo, proszę o głosować się pan. Bardzo proszę o uwagę. Proszę zarządzać. Będzie się pan dalej upierał, panie przewodniczący, co pan chce pokazać? Sprawdzenie. Panie przewodniczący, proszę się nie ośmieszać, nie kompromitować rady. Proszę bardzo, proszę o obecność. Jak w PZP, proszę bardzo, dopóki nie wygra. Proszę to filmować. Podamy to dalej, bo wszyscy. Wszyscy wzięli udział w głosowaniu? Bardzo proszę 20 radnych, zarządzam głosowanie w sprawie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Aż się uda. Udało się. Jeszcze raz. 10 teraz, szanowni państwo, warto było poczekać, po co te głosy. Był wniosek formalny, ja muszę procedować zgodnie z procedurą. Stwierdzam, że wniosek formalny został odrzucony o zamknięcie. Nie przyjęty. Za oddano głos 10. Nie za nas oddano głosu. 2 godziny spędziliśmy tutaj na darmo. Dziękujemy naszym radnym i panu burmistrzowi. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy się wypowiedzieć w kwestii naszej 50-letniej inwestycji. Ani grosza nie dołożyliście. A teraz nawet nie dacie się wypowiedzieć. Wstyd i hańba!
Wniosek formalny powinien być uchwalony was wszystkich. Was wszystkich. Śmierci, żeście podnieśli. Wstydzi panie. Co wy chcecie robić? 5 minut zaraz przekraliście. Za te 2 godziny to wstyrczymy, brzydko mówiąc. Sprawdzenie obecności przed głosowaniem. Jak można w ten sposób? Będzie pan miał głos. Znaczy, to nie można tak robić. Burmistrz jak wyczyta wszystko, co w trakcie zrobi. Tak. Nie poczekaj. Śmierć mi się złapia raz 9 minut. Bo ja słyszałam, nie trzeba w trakcie zrobić. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Przygotowanie do głosowania. Bardzo przykre, że nowo wybrany radny niestety nie poparł mieszkańców w tym poprzednim głosowaniu. Bardzo proszę o spokój. Jest 18 radnych, zarządzam głosowaniem. Kto z państwa radnych jest za?